Dzień dobry kochani, bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy gościć w naszym kinie panią Gabrysię z fundacji Dom Świętego Jakuba oraz pana Andrzeja, który jest współtwórcą filmu Powołany 2. Może pani powie kilka słów, jak to się zaczęło, że mogliśmy takiego gościa do nas zaprosić? Po obejrzeniu filmu Powołany zrodził się pomysł w moim sercu, żeby zaprosić właśnie pana Andrzeja do naszego kina. Film jest bardzo szczególny, naprawdę warty obejrzenia. On poruszył moje serce, też mojego męża, który też oglądał ten film. No i stwierdziliśmy, że koniecznie musimy zaprosić. Witam państwa bardzo serdecznie, bardzo cieszę się i dziękuję za to zaproszenie. Bardzo cieszymy się z tego, że w całej Polsce ludzie oglądając film Powołany pomagają nam właśnie w szerzeniu tych dobrych treści i wierzymy, że jest taka przestrzeń w kinie, żeby po każdym seansie, każdych tych 90 minutach wychodzić z kina odrobinę lepszym, zainspirowanym i zmieniać świat wokół siebie. Wierzymy, że film Powołany 2 niesie ze sobą taką naprawdę solidną pigułę inspiracji do tego, żeby szukać czegoś wyjątkowego w sobie i realizować to w życiu, do czego państwa serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też do śledzenia naszych dalszych planów filmowych. To wszystko jest na naszym Facebooku filmowym Powołany. Dziękujemy Fundacji i Kinu za to, że mamy taką szansę spotkać się z państwem właśnie tutaj na tym spotkaniu po filmie. Gorące brawa! Udało nam się pana Andrzeja sprowadzić dzięki pani Gabrysi. Także brawa dla pani Gabrysi. Drodzy państwo, bardzo się cieszymy, że mogliśmy zaprosić właśnie pana Andrzeja Kocugę tutaj do naszego kina. Jakby inicjatywa wyszła z obejrzenia przeze mnie, przez mojego męża filmu i pomysł na to, że przez to, że Fundacja Dom Świętego Jakuba pomaga rodzinom w kryzysie, więc stwierdziliśmy, że ten film i też premiera tutaj w Rypinie przyniesie jeszcze wiele więcej owoców i ten film po prostu trafi do waszych serc, a wy z waszych serc przeniesiecie też do swoich rodzin, jakby będzie kontynuacja też w jakiś sposób naszej misji, którą już prowadzimy przez prawie 8 lat. Dziękuję. Te filmy są poniekąd, można powiedzieć, trochę naszą odpowiedzią, a też przede wszystkim odpowiedzią Pana Boga na to, na takie pragnienie serca tego, żebyśmy my, ja z Jankiem Sobierajskim mieliśmy takie pragnienie, żeby robić rzeczy takie wartościowe w filmie. Ja filmem zajmuję się już kilkanaście lat i tak jak widzieliśmy to w tych historiach, osoby będące w różnym rodzaju kryzysów tak naprawdę doświadczały pewnej takiej duchowej biedy, która może mieć różny wymiar. Wymiar na przykład braku miłości, właśnie wychodzenia z patologicznej rodziny, gdzie mówi się tak, że się z pustego nie naleje, tak? Ale jednak można te wartości zaczerpnąć, tą miłość, właśnie odpowiadając na to Boże wezwanie i Pan Bóg potrafi tą pustkę uzupełnić. Ale wymiar tej biedy może też być taki nieoczywisty, tak jak widzimy historię Klaudii, czy nawet Pawła, który był, jak to powiedział nam poza kamerami, był tak majętnym gościem. Prowadził biznesy od Maroka aż po Moskwę i takim samochodem, jak on jeździł, to jeździł tylko dyrektor banku w jego mieście. Więc można powiedzieć, że mieli dużą stawkę. Osoba, która jest na dnie, takim ewidentnym, no to można powiedzieć, że tak jak Bartek miał te 100 zł, to było wszystko jego. On jednak wyszedł poza swoją strefę komfortu i tam doświadczył takiej prawdziwej manifestacji Bożej mocy. Bieda Klaudii, bieda Pawła wyglądała nieco inaczej, ale jednak widać czasami tak, że nie da się ocenić człowieka i nie powinniśmy oceniać, bo kim jesteśmy, nie znając człowieka, żeby go oceniać. Nie wiemy, co się tam kryje. Tu w tych świadectwach jestem pod wrażeniem zarówno w pierwszej części filmu Powołany, jak i w tej drugiej takiej otwartości i odwagi cywilnej ludzi, którzy dają świadectwo. Ale sami widzicie teraz,
jeżeli coś drgnęło w waszych sercach przez ten film, to widzicie, jak bardzo warto dzielić się tym, tą drogą do odkrywania właśnie inspiracji, jakiegoś dobra w swoim życiu, jak bardzo ona jest potrzebna. I jak my powinniśmy świadczyć, bo do dzisiaj widzimy właśnie, że ludzie dzielą się tylko tym frontem ze sobą, tym co najlepsze, takie chwalenie się na social media, prawda, które tak naprawdę innych wprowadza w pewnego rodzaju kompleksy, może wprowadzać. Ale tutaj mamy przykład dzielenia się takim backgroundem swojego życia, czegoś, co na co dzień, czego unikamy, co ukrywamy, a tak naprawdę widzimy, że podzielenie się właśnie takim sercem i prawdą może być dla innych pomocne. Ale tak naprawdę wiemy, że bez osób, które okazały nam wsparcie, nie zrobilibyśmy tego. I cały czas czujemy, że to jest dzieło wspólnoty, ludzi dla ludzi. Gdyby nie te osoby, które to chwyciły, to ten film by nie powstał. Dlatego tak samo druga część, dlatego nie poszliśmy do wielkich producentów, do sponsorów, bo chcieliśmy, żeby ten film był oparty o rozeznanie, żeby być otwartym na to, że Pan Bóg może w pewnym momencie każe nam skręcić z tym filmem. I tak było, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części. Musieliśmy często zrezygnować z rzeczy, do których byliśmy bardzo przywiązani. I widzimy, że to owocuje.